Ja od nowa zacznę, żeby tak. było inne. Francuzi w 1996 roku oddali do użytku swój wytwór super technologii, tak zwany Super Phoenix. Najnowszą, najnowocześniejszą elektrownię jądrową na świecie. Zadłużyła się Electricité de France, właściciel elektrowni, na olbrzymią sumę ponad 20 miliardów euro. I co się okazało? Okazało się, że ta słynna, bardzo bezpieczna elektrownia pracowała niecały rok i została zamknięta z powodu licznych awarii i usterek. Czyli ponad 20 miliardów euro poszło do piasku. I dlatego Francuzi rozwinęli tak bardzo marketing i usiłują sprzedawać ten złom całemu światu, bo proszę zauważyć, mają w tej chwili 70 ponad procent energii elektrycznej z elektrowni jądrowych, ale co roku muszą zakupywać prąd elektryczny z niemieckich elektrowni węglowych Zagłębia Ruch. Poza tym, w tej chwili muszą wyłączyć około 12 reaktorów, które już nie są przestarzałe, już dekapitalizowały się, ale wybudować chcą tylko dwa. A przecież w ten sposób proporcje energii elektrycznej uzyskiwanej z elektrowni jądrowych spadną w znaczny sposób. Czyli innymi słowy, Francja wycofuje się na całej szerokości frontu z budowy elektrowni jądrowych, natomiast usiłuje to sprzedać wszystkim krajom trzeciego świata, w tym momencie traktuje Polskę jako kraj trzeciego świata, no tak. tylko i wyłącznie po to, żeby część z tego wydatku z powrotem wróciła do nich, do kraju. Wiadomo, że jest kryzys i Francuzi nie cofną się przed niczym, żeby to euro z powrotem wróciło do kraju, a ten złom można było dać komukolwiek. Tak, jeszcze jedna sprawa, możliwość bezpiecznego składowania odpadów radioaktywnych. Wiem, że 20 lat temu nie było takich możliwości, takich nawet pomysłów na zagospodarowanie. Przegrali, bo budują elektrownię jądrową w Finlandii, mają opóźnienia ponad dwuletnie i już płacą kary. W Anglii mają ponad prawie trzyletnie opóźnienia i 2 miliony funtów już muszą zapłacić kary za opóźnienia. Jeżeli sąd wydał wyrok, że Francuzi muszą płacić te 2 miliony ponad kary, to znaczy, że to jest wina Francuzów. I nie ma tutaj dyskusji, że to ktoś tam coś próbował. Francuzi muszą zapłacić kary. Wracając do odpadów radioaktywnych. Otóż to jest znowuż pomieszanie z poplątaniem, bo te tak zwane średnioaktywne odpady to są odpady o aktywności bomby atomowej rzuconej na Hiroshimę. Czyli to nie są żadne średnioaktywne, tylko to są naprawdę szkodliwe odpady. I nie ma do dzisiaj żadnej technologii na świecie, która by zabezpieczała otoczenie przed tymi odpadami. Te wszelkie próby, te dywagacje, które opowiadają rozmaici wielbiciele atomu, schowania w kopalniach soli, w kopalniach uranu, już dawno zostały zdyskwalifikowane. To nigdzie na świecie się tak nie robi. Amerykanie próbowali na początku lat 70. zatapiać odpady radioaktywne w beczkach w oceanie. 10 lat wystarczyło, żeby to się wszystko rozsypało i ta radioaktywność włączyła się w obieg środowiskowy. A w Polsce nie mamy takich terenów, gdzie woda by nie dochodziła, gdzie by można było składować te odpady. Proszę zauważyć, że w Różanach tak zwane niskoaktywne odpady dostały się do rzeki. Robiliśmy tam badania i wyraźnie były przecieki wód gruntowych do wody i skażenie tej wody. Także wszelkie tłumaczenia, że przemysł atomowy to jest super fajny, to są fikcją literacką i nie odpowiadają prawdzie. Robi się z tego jakiś super przemysł, super naukę, ale tak naprawdę to ludzie tam pracujący są na tym samym poziomie, co ludzie pracujący w zwykłym zakładzie wulkanicznym i niestety podejście do swojej pracy mają takie same jak w tych zakładach. To nie jest żadna elita naukowa. To jest po prostu zwykły człowiek zmęczony swoim życiem doczesnym i wykonuje to pracy tak samo jak każdy inny przeciętny śmiertelnik. W efekcie liczby wypadków są niestety duże, a o tym, że o tym się nie mówi, no to jest tylko kwestia militaryzacji tego przemysłu, bo wiadomo, że powstał on na potrzeby wojskowe. I tu dla przykładu, Czarnobyl wcale nie był pierwszym wypadkiem. To był ten sam reaktor, który Łyńskiej
w 1957 roku w Anglii uległ takiej samej katastrofie, też doszło do stopienia rdzenia, tylko że Anglicy tak się przestraszyli, że zmienili nazwę miejscowości Windskiej na Sellafield i dzisiaj wszyscy wiedzą, że jest elektrownia jądrowa w Sellafield, nie zdają sobie sprawy, że to jest ta sama miejscowość, gdzie 30 lat temu doszło do katastrofy i w tej chwili jeszcze umierają dzieci na raka z powodu właśnie tamtego skażenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.